Mamy Józefa. Siemano Józek. Siema Józef. Będziemy dzisiaj śpiewali. Będziemy bip-bap. Hej, cześć, witam was widzowie w kolejnym odcineczku z Friday Night Funkin' i pisaliście, albo nie pisaliście, a w sumie nie wiem, żartuję. Nie no, ale generalnie nie było żadnego modzika świątecznego, także sam pomyślałem, że coś by warto było dać. A wyszło coś takiego jak narodziny Jezuska. I w sumie jest to całkiem ciekawy modzik, bo jak sobie sprawdzałem zapowiedź i w ogóle to jak to wygląda, to jest całkiem nie dość, że zabawne, to w sumie jest taki w klimacie naprawdę okej, moim zdaniem. No nie wiem, zobaczymy. Generalnie też możecie ocenić łapką w górę ten film albo łapką w dół, także ciśniemy. Zobaczmy playa i zobaczmy, o co chodzi z Funkin' Birth, coś takiego? Birth? No to nieważne, no narodziny po prostu. Na matkę. Jest i boyfriend, który oczywiście robi bip bip bip. No i słuchajcie, jest i GF, która wygląda co najmniej śmiesznie. Generalnie tutaj z tego co widzę chodzi o to, że oni się teleportują do czasów, kiedy dzieciątko Jezus się tu urodziło. Proszę bardzo, mamy Józefa, siemano Józek, siema Józef. Będziemy dzisiaj śpiewali, będziemy bip-bap. I ta Maryjka w ogóle z tym... Ej, dobra, halo. Ja się nie spodziewałem takiego wjazdu szybkiego, żeby tutaj od razu zbisować, no nieźle. Dobra. No widzowie, widzicie, nie dadzą się nawet nie, będzie od nowa. Ja tak się nie dam porobić, przepraszam bardzo. Tak jest w ogóle. Ale nie, Maryjka najlepsza, w ogóle ta bibika. I dzieciątko, proszę bardzo, śpiące, wokół mamy... Ojejku, ojejku, dobra. Mamy tą scenę w szopie, tak mi się wydaje. Nie, na pewno, no jakoś się... Wiadomo, wiadomo. Okej. Także totalnie jezuskowy, boży przede wszystkim modzik, widzowie. To jest boży mod do FNF-a. Wszystko Boże, chlebek Boży, wszystko Boże. Dobra. W ogóle Józef to ma fajny ten. Fajnie wygląda. Ten design jest mega. W ogóle nie spodziewałem się, że ktoś się zabierze do takiego moda. Jak zobaczyłem, to mówię, no dobra, to w sumie miło, że po świętach już, to pomyślałem, że jednak warto by było to nagrać. Tak dodatkowo, oprócz My Singing Monster, które widzieliście już. I tak, w tle sobie leży Berezia, chora, także proszę mnie tu nie obwiniać, że kołdry mam pozarzucane, porozwalane w tle. Ale naprawdę, tutaj wiecie, no ktoś leży, Berezia leży. Także w takim wypadku, no to ciężko, no. No nie złożę jej, wiecie, do łóżka, nie schowam. Dobra. Ciśniemy. Trochę tryhardu też. Mimo gadania to trzeba, wiecie, tutaj przytryhardzić na zero misów. Wkurzyli mnie tym początkiem. Jakiś wjazd nagły. Dobra. Jest gituba. A wiecie, tak chciałbym dla was z kaberką robić, także... Nawet w takiej sytuacji muszę tutaj, wiecie, no muszę jakoś to ogarnąć. Na pewno też w miarę czasu gdzieś tak, nie wiem, no już niedługo będę się przymierzał, żeby to ogarnąć sobie to miejsce za mną, co nie? Żeby po prostu była ścianka i nic więcej. Jakieś lampeczki, wiecie, jak Jupiter wzorowy. Jakieś lampeczki, przycisk zawiesić czy coś, tak że będzie ładniej, to na pewno. No odgrodzę też łóżko od tego, od scenerii. Ale raczej wam to najpewniej w ogóle nawet nie przeszkadza, także... Dobra. Mamy pierwszy zrobiony. To był intrus na narodzinach. Birth. Nie wiem jak to powiedzieć, bo mi się to kojarzy z ptakiem, że wiecie, Bert, ale... No, birth? Jak tak się mówiło? Ja nie, teraz totalny mam jakieś, nie wiem, zamułę z tym słowem. Dobra, jedziemy dalej. Mamy kolejną... Okej. No nie, to... Halo, dlaczego taki przerywnik? Co tu się dzieje? W ogóle tak nie, jakaś nie bujająca się w dziwny sposób. I tak, mamy chyba moment, w którym... Tak jak to w tej opowieści... Okej. No i zaatakowali nas z nieba i to 4 minuty ma! Ej, dobra, to będzie grube, nie? Mamy boyfrienda, który prawie tutaj widać pupcie. Dupka wychodzi dla jego. Dobra. Nie, to tam ledwo się trzyma, także... Musimy szybko skończyć tę piosenkę. A przynajmniej w ładnym stylu. Dobra, skupienie.
Nos mnie swędzi, super. Dobra. Za szybko, tam ta prawa strzałka. Dobra, drapiemy. I jedziemy. Mam nadzieję, że tutaj nie wytrąci mnie to z równowagi. Dociskamy na zero tego moda. Jak jest boży, to wiecie, na zero. Okej. Oczy tryharda na jedno miejsce. Ten łapy jak zaczął wystawiać, co tu się dzieje w ogóle? Nie mogę. Ładnie jest to zrobione, na pewno pomysłowo, nie? Myślę, to jest serio utrzymane, powiedzmy, mniej więcej. Wiadomo, to jest mod do FNF-a, no tutaj nie ma co się spodziewać takiego mega jakiegoś przekazu, ale na pewno jest to w miarę dobrze jak na FNF-a odwzorowane. Jeżeli chodzi o całą tą opowieść, dobra? Bez gadania, bo naprawdę zaraz przegram. No i tak jak mówiłem... Ajajaj, nie przetrzymałem tamtej, no. Dobra widzowie, ale jeden to jeszcze nie problem. Prawie byłby drugi miss. Dobra, nie, no naprawdę. Już kwestia nieprzetrzymania przedłużanej, także... A, wyrąbane. No to nieważne. To się nie liczy. Dobra. Dużo tego jest. W tej drugiej piosence mamy dawałnicę. Dobra, na chwilę chciałem mrugnąć i nie mogę. Sami widzicie, wystawił łapę, a ja śpiewam cały czas. Dobra, poruszaj łapami troszkę. Aż idzie się spocić, dobra. O, ale się ładuje. Dobra. To już prawie. Ale powiem wam szczerze, że wyrąbałem się na takim prostym, a teraz coś takiego normalnie zostało wyklikane. Także no, niestety mały peszek. Jezusku, dopomóż, jedziemy. Dobra, teraz on troszkę pomacha łapami. W końcu mała przerwa. Nie, naprawdę, nagrywanie FDF-a z kamerką to jest czysty tryhard. No niestety. Okej. Jedziemy, poruszamy się troszkę. Rozluźnienie. Mi się to bardzo podoba, że można sobie poklikać przed, bo wiecie, paluchy rozluźnić. O, ole, teraz tego leci. Nie fajnie. Takie przedłużane z pojedynczymi. Lipa totalna. To już drugiego mamy. Dobra, do trzech max. Do trzech misów, siema. Dobra. Co będzie? Będzie, jeszcze będzie. O, no i mówiłem. Naprawdę, niektóre momenty są tak mega nieprzyjemne. Ale długa też piosenka, chyba ile tam było? Z 5 minut, prawda? No chyba z 5 minutek, także nie dziwne, że tak ciężko. Ale też najgorzej nie było. Najgorzej nie było, ale na pewno nie było też łatwo, to po prostu. Dobra, chyba nic już nie będzie, chyba całkiem spoko nam to... Wyszło, piorunem w łeb, dobra, kubka popiołu, jak w bajkach normalnie, naprawdę, taki motyw totalnie z bajek. No i mamy dalej coś, znaczy mam nadzieję, że będzie coś dalej. A, mamy my son, no mój syn, dobra, więc jedziemy z ostatnią piosenką i teraz chyba z samym, nie wiem, Jezuskiem, zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. Czy to będzie, w sumie nie wiem, z kim to będzie, nie wiem, czego się spodziewać, 93%, 96%. Tak w zaokrągleniu to 94 w sumie. W ogóle bawi mnie to, co jest w tym bedu. Nie, jest jakby Jingle Bells na takim remiksie, a później jest jakiś Pepe, nie wiem, chłop jakiś gada. Ale dobra, mniejsza z tym. Jesteśmy w jakimś, nie wiem, memezowie totalnie. Gdzie serio to tak wygląda? Te dźwięki to... Te dźwięki są po prostu... Piękne. O, w niebie jesteśmy, dobra, ola, siemano. No i na sam koniec w niebie, widzowie, tylko wkurzyliśmy tutaj. A kolegę będzie chyba pojedynek.
Teraz będzie, były narodziny, teraz będzie pojedynek. Dokładnie. Także 2 minutki 20 sekund ostatecznego pojedynku. My jesteśmy jako aniołek, ciekawe. Dobra, a Dasza GF pewnie wylądowała w tym drugim miejscu. Się ona w piekle, totalnie. To chyba o to tutaj chodzi, bo normalnie byłaby tutaj z nami, nie? Ale jako, że jest demonem, to ciężko, żeby była tutaj... Ciężko, żeby z nami się tutaj dostała. Dobra. Prawie bym to zepsuł, ale nie chcę tego jakoś głupio, wiecie. Rozwalić, jedziemy z nim. Nie chcę nic mówić, ale nie masz szans, mimo że jesteśmy u ciebie. Dobra, może jednak się trochę wkurzył. Naprawdę, takiego młodzika to się nie spodziewałem, to jest dobre. W sumie tak nagrywam w oczekiwaniu na impostora nowego, który będzie naprawdę gruby. Podobno mnóstwo piosenek, ale czy wyjdzie, to tak się nie zapowiada, bo miał już być kilka godzin temu. Też miał być, no to zależy, kiedy to oglądacie. A! O dobra, ale się wkurzył na mnie, totalnie. Nie no, tego to już nie przejdę. Co za chłop. Nie no, dobra. Widzowie, nie. 9 miejsców, dobra, ale widzieliście sami, to było jakieś totalnie porąbane combo. Jakieś żaki, masakra. Dobra, spidamy się, spidamy. Żeby jak najmniej zrobić, mimo wszystko jak najmniej. Prawie bym tego nie zauważył. Dobra, dobra, dobra. Pięknie. Nie, tu jest totalny tryhard. Ja nie mogę nawet nic powiedzieć. 14 misów, masakra. Aż się ciepło w pokoju zrobiło. Jedziemy. Wiadomo, tryhardzik, no to się... no to spoceniec jestem, no wiadomo. Mery spoceniec. Robimy to ładnie. O, proszę bardzo, pod 90% wracamy. No i puściłem, serio? No ja mam jakiś problem z tym. Okay. No dobra, prawie 90. No chciałem to dla was zrobić, ale niestety... No, no przegrałem, przegrałem z mistrzem. Dobra, zobaczmy, jakąś mamy końcówkę. A, tutaj jest taki, wiecie... klimacik świąteczny, kto kim był, w sensie kto co zrobił w Bodziku. Ja wam dziękuję za obejrzenie, spóźnionych wesołych świąt tutaj życzę. Nie, ale serio, jakby chciałem to mimo wszystko nagrać, mimo że po czasie to pomyślałem, że całkiem spoko to wygląda.